powitania i licznej waszej obecności tutaj w Multikinie na szczególnym wydarzeniu. Mianowicie po raz pierwszy obchodzimy w sposób oficjalny i formalny Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Polacy ratujący Żydów to nie to samo, co sprawiedliwi wśród narodów świata. Sprawiedliwi wśród narodów świata to jest tylko wyróżnienie, które jest nadawane przez państwo Izrael malutkiej części spośród tych Polaków, którzy ratowali Żydów pod okupacją niemiecką. Polacy ratujący Żydów pod okupacją niemiecką to jest grupa, która jest wielokrotnie większa, aniżeli drzewka w Yad Vashem, które państwo Izrael pozwoliło zasadzić tym spośród Polaków, którzy Żydów ratowali podczas okupacji niemieckiej. Tak należy do tego podchodzić. Sprawiedliwi wśród narodów świata to jest tylko drobniutki wycinek tego, co Polacy w czasie II wojny światowej zrobili dla polskich obywateli narodowości żydowskiej. Trzeba wam wiedzieć i wszystkim nam trzeba wiedzieć, że ratowanie jednego Żyda w czasie okupacji niemieckiej to nie była operacja na zasadzie o, stoi sobie mały Żyd polski gdzieś koło lasu i go przygarniemy u nas w stodole, tylko to była operacja, w którą zaangażowane było kilkadziesiąt rodzin, kilkaset osób, żeby jednego Polaka narodowości żydowskiej uratować. Dlaczego? Dlatego, że każdy, kto ratował Żydów w czasie II wojny światowej, zasługuje na miano świętego bohatera, bo podejmował nieprawdopodobne ryzyko. Wy sobie tego nie wyobrazicie, bo jesteście jeszcze w wieku, w którym rodzin swoich własnych nie macie. Ale wyobraźcie sobie od tej strony. Dziś macie uratować drugiego człowieka, a ratując go, narażacie w każdej minucie i w każdej godzinie, każdego dnia i każdej nocy życie nie tylko swoje, ale swojej mamy, swojego taty, swojego brata, swojej siostry, wielokrotnie siostry czy brata jeszcze malutkich w łóżeczku. To jest taka perspektywa. To nie jest kwestia wyłącznie tego, czy mówił pan profesor, nie zaprzeczając tego, temu, co pan mówił. To nie jest kwestia wyłącznie tego, że chrześcijański obowiązek ratowania jest. To jest ogromna próba, bo to jest próba pod groźbą śmierci nie tylko własnej, ale całej swojej rodziny. Dlatego w ratowanie jednego Polaka narodowości żydowskiej czy jednego Żyda zaangażowanych musiało być kilkadziesiąt, kilkaset osób, a nie jeden pojedynczy przypadek. I o tym musimy pamiętać. W sumie rzecz ujmując, w czasie całej II wojny światowej pod okupacją niemiecką, w ratowanie Żydów, w tym w szczególności obywateli polskich narodowości żydowskiej, zaangażowane były setki tysiąca, nawet miliony Polaków. I musicie to mówić wszystkim tym, zwłaszcza Polakom dzisiaj. Drobnej garstce, ale jednak są. Którzy mówią, że byli u nas szmalcownicy, którzy mówią, że byli u nas kolaboranci, którzy mówią, że byli u nas antysemici. Byli. Byli. Z całą pewnością byli, tak jak byli we wszystkich i są we wszystkich narodach świata. Ale proporcja tych bohaterów, którzy ratowali Żydów w czasie II wojny światowej z narażeniem własnych rodzin, własnych dzieci, z własnych matek i ojców, w stosunku do tych nikczemnych, których dzisiaj mamy do tej pory przecież w naszym narodzie, każdy naród ich ma, jest jak 1000 do 1 albo jak 10 000 do 1. Jeśli mówimy o historii Polski, zwłaszcza w okresie II wojny światowej, to mówimy o 3 milionach ofiar narodowości polskiej i 3 milionach Polaków narodowości żydowskiej, czy łącznie 6 milionach obywateli polskich. Nie zapominajmy o tym, że Polska i Polacy to są po pierwsze bohaterowie, a po drugie ofiary, takie same ofiary zbrodni nazistowskiej III Rzeszy, jak Żydzi. I po to jest również ten Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką, żeby przypominać bohaterstwo milionów Polaków, którzy narażali własne życie po to, żeby ratować swoich braci, żydowskich braci, przede wszystkim żydowskich braci obywateli Polski. Oddajemy im dzisiaj cześć, oddajemy im szacunek dla takich osób jak pani Marianna Krasnodębska i pamięć o nich po wsze czasy. Dziękuję bardzo.